pan profesor, jak dobrze zrozumiałam, powiedział, że był moment, kiedy odblokowaliśmy nasz potencjał gospodarczy. Tak. Jejku, kiedy? W 89 roku, 1 stycznia 89 roku, kiedy weszła w życie ustawa o działalności gospodarczej autorstwa Mieczysława Wilczka. Ta ustawa likwidowała socjalizm realny w gospodarce. I charakterystyczna rzecz, że zlikwidowała go przy pomocy dwóch zdań, które przybrały postać przepisów tej ustawy, które dzisiaj brzmią jak oczywista oczywistość, ale wtedy miały rangę przewrotu kopernikańskiego. Pierwsze zdanie to było takie, i to był pierwszy artykuł tej ustawy, że każdemu przysługuje prawo prowadzenia działalności gospodarczej. No naturalnie, jak rzecz by inaczej, ale właśnie odkrycie, że każdemu. A? Drugie zdanie wyglądało tak, i to był kolejny przepis tej ustawy, że dozwolona jest każda działalność gospodarcza, która nie jest zabroniona przez prawo. No pewnie. Ale to właśnie było to odkrycie drugie. I Państwo pamiętacie, jak pod rządami tej ustawy Polska się zmieniła w jedno wielkie targowisko. Cała, tak z dnia na dzień. I to było, ta zmiana obrazu Polski pod rządami ustawy o działalności gospodarczej była znakomitym potwierdzeniem trafności spostrzeżenia takiego laureata Nagrody Nobla z ekonomii z roku 1992, amerykańskiego ekonomisty nazwiskiem Gary Stanley Becker. On zauważył, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jak tego nie zdają sobie z tego sprawy. Zawarł te swoje spostrzeżenia udokumentowane, bo to tam w takiej książce pod tytułem Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. I za to dostał Nagrodę Nobla. Otóż dlaczego obraz Polski pod rządami tej ustawy jest znakomitą ilustracją trafności jego spostrzeżeń? Dlatego, że przecież zdecydowana większość, a prawdopodobnie wszyscy ci ludzie, którzy handlowali tam na łóżkach polowych czy na folii na chodniku rozłożonej, nie mieli żadnych doktoratów z ekonomii. Prawdopodobnie w ogóle nie mieli pojęcia o żadnej ekonomii, ale nieomylnym instynktem odgadli, że w warunkach braku kapitału finansowego, a taka sytuacja była w Polsce wtedy, najprostszą i najbardziej skuteczną metodą pierwotnej akumulacji kapitału jest handel. Tego nauczają na uczelniach ekonomicznych poważnych, a ci ludzie przecież tych wykładów nie słuchali, tylko musieli to instynktownie odgadnąć i dlatego Gary Stanley Becker miał rację, że zachowują się tak, jakby kalkulowali. Tyle tylko, że natychmiast, prawie natychmiast to odblokowanie zostało z powrotem zablokowane. Dlaczego? Ano dlatego, że żeby na to pytanie odpowiedzieć, to trzeba najpierw odpowiedzieć na inne pytanie. Dlaczego w ogóle doszło do wydania tej ustawy o działalności gospodarczej? Otóż za komuny nomenklatura, czyli środowisko władzy, było żywotnie zainteresowane w drobiazgowym kontrolowaniu każdej formy działalności gospodarczej, z tego się ciągnęło zyski, legalne i nielegalne. Ale kiedy nomenklatura się uwłaszczyła w drugiej połowie lat 80. i na początku 90., no to już nie chciała mieć nad sobą żadnych nadzorców, a po co? I Mieczysław Wilczek wykorzystał to, żeby pozwolić wszystkim, bo artykuł pierwszy ustawy, że każdy ma prawo, nie tylko nomenklaturowcy, tylko każdy, ale nomenklaturowcy to są ludzie może, znaczy nie może, na pewno zdemoralizowani, ale inteligentni, sprytni. I oni bardzo szybko się zorientowali, że z każdym to oni na rynku nie wygrają. Zwłaszcza z takim każdym, co wcześniej był wygimnastykowany na wszystkie możliwe strony, prawda? To z takimi to nie. Takim
dzwonkiem alarmowym dla nich to był los pana Ireneusza Sekuły. Bo państwo może pamiętacie, Ireneusz Sekuła, no, prawdziwy jamochłon finansowy, ale musiał aż 4 razy do siebie strzelić, zanim się pożegnał z rodziną. I to była przestroga dla nomenklaturowców. Jak się nie opamiętacie, to wszyscy podobnie zginiecie. I natychmiast zatrąbili do odwrotu. I historia ustawy o działalności gospodarczej to jest historia jej nieustannej nowelizacji. Ona w ciągu pierwszych 10 lat obowiązywania była znowelizowana ponad 60 razy, więc musiała być nowelizowana wielokrotnie w ciągu każdego roku i tak było. I każda nowelizacja polegała na dopisywaniu coraz to nowych form reglamentacji, koncesji, licencji. W rezultacie, o ile ustawa o działalności gospodarczej w tym pierwotnym brzmieniu przewidywała koncesjonowanie tylko w 11 przypadkach, enumeratywnie wyliczonych, to 10 lat później różne formy reglamentacji, to znaczy koncesje, licencje, zezwolenia i pozwolenia, już zostały przywrócone w 202 obszarach działalności gospodarczej. Nie w przypadkach, tylko w 202 obszarach działalności gospodarczej. Został zablokowany i to szczelnie zareglowany ten narodowy potencjał gospodarczy. Dziękuję bardzo państwu. No już niestety musimy kończyć, bo... Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za przybycie. Z tego miejsca jednocześnie chciałbym zaprosić na nasze następne spotkanie z panem Tomaszem Sommerem 20 października. Zapraszam bardzo serdecznie. Także po tym spotkaniu zapraszam jeszcze do kupienia książek oraz do rozmowy z panem Stanisławem. Dziękuję bardzo.